Witam was wszystkich serdecznie, drodzy. Cieszę się, że możemy być zgromadzeni, co prawda w bardzo okrojonym składzie. Niektórzy są gdzieś na górze, obok, ale możemy być, możemy wielbić Pana. Też witam was, drodzy, zgromadzeni w domach. Pamiętamy o was, pamiętamy, mam nadzieję, o sobie nawzajem, modlimy się za sobą nawzajem w ciągu tygodnia. Także nieprzerwanie podtrzymujemy naszą społeczność między sobą i podtrzymujemy naszą oczywiście społeczność niezależnie od okoliczności z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Kiedy tak jechaliśmy na to zgromadzenie, na to nabożeństwo, tak rozmyślałem o tym i wyobrażałem sobie, co to będzie za dzień, co to będzie za czas, w którym Jezus Chrystus przyjdzie, aby zabrać swój Kościół. Muszę wam powiedzieć, my tak jesteśmy troszeczkę dotknięci całą tą sytuacją. Wiem, że niektórzy w wyniku różnego rodzaju, różnych teorii, które się pojawiają, nawet, że tak powiem, wierzących gdzieś tam trafili do szpitala, czy ktoś tam z wierzących trafił do szpitala, tak bardzo był przejęty tym wszystkim, co nadchodzi. Niektórzy zadawali sobie pytanie, czy warto jeszcze się uczyć, czy warto jeszcze cokolwiek robić, no bo to wszystko się powoli kończy. A ja myślę, że tak, dopóki Pan nie przyjdzie, mamy żyć najlepiej, jak możemy, służyć najlepiej, jak możemy, być zaangażowani najbardziej, jak możemy. Amen. Po prostu nie wiemy, kiedy On przyjdzie. Wiemy na pewno, że przyjdzie. Wiemy na pewno, że to wszystko się skończy. My o tym wiemy. To słowo Boże od 2000 lat i więcej mówi nam o rzeczach, które mają się wydarzyć, które mają nastąpić i my już fizycznie doświadczamy tych rzeczy. Ale jak mówię, mamy być czujni, mamy być gotowi, a kiedy to się stanie, to sam Pan powiedział, że On przyjdzie jak złodziej w nocy. To się stanie nagle i Kościół Jego zostanie zabrany. Ci, którzy pojednali się z Nim, będą zabrani. A tutaj będą się dziać jeszcze pewne rzeczy i Boże sądy i w ogóle wiele bardzo niefajnych rzeczy na tej ziemi. Kochani, chciałbym kontynuować list do Efezjan. Pamiętacie w czwartek, kiedy usługiwałem na ten temat, nie w ten czwartek, czy w niedzielę poprzedni, to mówiłem, że zmagam się z tym listem, bo jego treść jest naprawdę tak wielka, tak wspaniała i chciałbym przekazać z tego listu to, wydobyć te skarby, które są w tekście tego listu. Powiedzieliśmy, że list do Efezjan nosi taką nazwę, ale jest listem skierowanym nie tylko do zboru w Efezie, jakby to wynikało z treści tego listu, ale skierowany jest do zborów w Azji. Powiedzieliśmy też, że struktura tego listu jest bardzo przejrzysta, dlatego że połowa tego listu mówi nam o tym, co Bóg dokonał w Chrystusie dla człowieka, a druga połowa mówi i wzywa nas do tego, jak mamy żyć. List jest bardzo ciekawy. Pamiętacie, ostatnio wspomniałem tak, że kiedy Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo, to stworzył go dopiero w szóstym dniu, na końcu swojego stworzenia. Pierwsze było niebo i ziemia i Bóg to porządkował i na niebie i na ziemi Bóg tworzył życie i na końcu Bóg uczynił człowieka. Ale później z powodu grzechu człowieka to wszystko doznało zepsucia, skażenia i człowiek i ziemia. I to możemy oglądać na własne oczy, ale kiedy przyszedł Chrystus, Bóg przez Chrystusa, swojego Syna, naszego Zbawiciela, dokonuje odkupienia i odnowienia wszystkich rzeczy. I zaczyna Bóg nie od stworzenia, od ziemi, ale Bóg zaczyna pierwsze od człowieka. I w tym nowym stworzeniu na pierwszym miejscu już nie jest, że na początku Bóg zaczął gdzieś tam naprawiać niebo i ziemię. Nie, to niebo i ziemia zostanie zniszczona, Bóg utworzy nowe niebo i nową ziemię, ale zanim to uczyni, Bóg zaczyna od człowieka. Czyni nas nowym stworzeniem, nowymi ludźmi. Odnawia człowieka, aby mógł posiąść to nowe niebo i nową ziemię, o którym nam mówi Boże Święte Słowo. Dalej ten list nam odpowiada, że
nie stajesz się chrześcijaninem przez uczynki. Nie stajemy się chrześcijanami dlatego, że czynimy coś. Zupełnie jest to odwrotnie. Pierwsze, muszę być zbawionym człowiekiem, muszę być uratowanym człowiekiem przez Boga, dać się uratować, być przemienionym przez moc Bożą i wtedy staję się chrześcijaninem, który ma coś czynić. A więc ten list nam właśnie o tym mówi. Pierwsze, jestem zbawiony, aby móc dokonywać i czynić dobre rzeczy, czynić dobre uczynki. A często ludzie to odwracają i mówią nam, że żeby stać się chrześcijaninem, musisz zacząć dobrze czynić. A Bóg mówi, to się nigdy nie uda. Pierwsze, muszę cię zbawić, muszę przemienić twoje serce, muszę przemienić twoje życie, abyś mógł dopiero dobre rzeczy czynić, które mnie się podobają. Piękny list i on właśnie nam o tym mówi. I teraz chciałbym zaznaczyć to, co Paweł naucza w drugim i kontynuując w trzecim rozdziale tego listu. Pierwszym powiedzieliśmy, że Bóg ma dla człowieka cel, że nas zbawia w Chrystusie, ratuje nas w Chrystusie i przeznacza nas. Człowiek Boży, człowiek zbawiony, człowiek odkupiony wie, że jego przeznaczeniem jest, tak jak mówi apostoł Paweł w tym liście, przeznaczeniem zbawionego człowieka jest, aby był święty, czyli oddzielony w pierwsze w Bogu przez moc Bożą od tego, co grzeszne, co brudne, co nieczyste, aby był nienaganny w swoim życiu, aby stał się synem, abyśmy się stali synami i córkami Bożymi, a więc stajemy się częścią Bożej rodziny, kiedy Bóg nas ratuje i zbawia i przemienia. I do tego, abyśmy się przyczyniali, abyśmy uwielbiali Boga jako Jego stworzenie. Drodzy, musimy wiedzieć, że wszystko, co Bóg uczynił, co Bóg dokonał, to wszystko uczynił dla swojej chwały. Niebo, gwiazdy, ptaki, rośliny, drzewa. Słowo Boże nam mówi, że wszystko uwielbia Boga. Jeżeli patrzysz w niebo i oglądasz tą potęgę kosmosu, my tak troszeczkę możemy ją zobaczyć. Astronomowie mogą dużo więcej zobaczyć przez swoje teleskopy. I to jest tak nieogarnięte, tak potężne. Po co to jest? Bóg w ten sposób manifestuje, mówi o swojej chwale i swojej mocy. A na końcu właśnie stworzył człowieka, abyśmy jako ludzie mający rozum, mający wolę, mający uczucia, abyśmy całym sercem oddawali Bogu chwałę. To jest cel. Moi drodzy, myślę, że każdy, który człowiek myśli, mówi, tak naprawdę nie chodzi o to, że przeżyje na tej ziemi 30 lat, 50, 100, jeżeli ktoś może przeżyć 100 lat, ale muszę wam powiedzieć, że ludzie, którzy już mają koło 80, 90, to życie powoli im przestaje się już tak, mówią, no fajnie, ale ja już nie jestem zdolny do wielu rzeczy, chciałbym zrobić to i tamto. I sam już człowiek widzi, że jest taki utrudzony i umęczony. I zdajemy sobie sprawę, nie o to chodzi w moim życiu, czy przeżyję 50, czy nawet 100 lat. Musi chodzić i chodzi w tym życiu o coś więcej. Ty i ja jesteśmy stworzeni do wieczności. Do wieczności z Bogiem, do tego, aby żyć na wieki. Oczywiście, jeżeli człowiek pojedna się z Bogiem przez Jezusa Chrystusa. I w tym drugim rozdziale apostoł Paweł mówi do tych, którzy są już odkupieni, do tych, którzy wiedzą, jaki jest ich cel, jakby cofa się krok do tyłu i pokazuje nam, skąd, z czego Bóg nas wyrwał. A wy umarliście, pisze Paweł na początku drugiego rozdziału, wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły czy sposobu tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem, łaską zbawieni jesteście.
i wraz z Nim, z Chrystusem wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Moi drodzy, apostoł Paweł cofa się jakby o krok w stosunku do tego, co już napisał i mówi, słuchajcie, przypomnijmy sobie, jakimi byliśmy wcześniej. Mówi wyraźnie tutaj, że byliśmy jako ludzie umarli, byliśmy umarli. Ta śmierć została spowodowana, ta duchowa śmierć, bo o takiej tu apostoł Paweł mówi, ta duchowa śmierć została spowodowana upadkami i grzechami człowieka. I tak naprawdę nie ma wyjątku, dlatego że nie ma człowieka poza Jezusem Chrystusem, który stał się człowiekiem, był bez grzechu. Nie ma innego człowieka, który by nie zgrzeszył, nie upadł i duchowo nie umarł. To słowo byliście umarli w języku greckim, apostoł Paweł określił słowem nekrois. Byliście jak martwe ciało człowieka. Nie można było nic z wami zrobić. To nam pokazuje, że stan człowieka niezbawionego, niepojednanego z Bogiem, jego duchowy stan jest taki jak stan człowieka fizycznie umarłego. Możesz do niego mówić, możesz mu nakazywać nie wiadomo co, możesz go zachęcać, możesz go prosić, on po prostu leży martwy. Nie ma z nim żadnej komunikacji, nie można z nim nic zrobić. I apostoł Paweł mówi, i wy byliście duchowo tacy umarli, jak martwe ciało człowieka. Oto Bóg przemawia, oto ludzie mówią, a ten człowiek duchowo nie rozumie tego, nie łapie tego, jest zamknięty. Więcej, tutaj apostoł Paweł mówi, że znajduje się pod wpływem pewnej siły, duchowej siły. My wiemy, że w tym duchowym świecie oprócz Boga istnieje diabeł, szatan ze swoimi zwierzchnościami. I apostoł Paweł i Słowo Boże nam mówi, że chociaż został wyrzucony z nieba, kiedy uniósł się pychą i chciał się zrównać z Bogiem, to został zrzucony na powietrze, na niskie partie nieba. I powiedzieliśmy, że on stamtąd działa, rządzi i ma wpływ na tą ziemię. I ma szczególne miejsca na tej ziemi, bo czytaliśmy w objawieniu Jana, że w Pergamie, tam w Azji, w wyniku tego, że były świątynie pogańskie, było ich tak wiele, Biblia, Słowo Boże nam mówi, że tam był tron szatana. A więc są takie miejsca. Oczywiście, że diabeł i jego siły działają na całej ziemi. Zresztą on nazwany został Bogiem tego świata. Czasami ludzie mówią, skąd tyle zła? Skąd tyle zła w człowieku? Skąd tyle zła na tej ziemi? Jak człowiek może w tak bestialski sposób się zachowywać? Wyjaśnienie jest tylko jedno i Biblia nam o tym mówi. Nie Bóg za tym stoi. Bo Biblia mówi, że wszystko, co jest dobre, pochodzi od Boga. I Bóg daje dobre rzeczy. Ale właśnie za tym złem, za tą nieprawością, za tym takim bezprawiem, które się dzieje, stoją siły ciemności. I apostoł Paweł tutaj mówi, cofnijcie się, oto byliście umarli duchowo. Nie było z was żadnego pożytku. Ani Bóg nie miał pożytku, ani ludzie nie mieli pożytku. Byliście duchowo umarli, nie z powodu Adama tylko. Bo my wiemy, że każdy człowiek, który fizycznie rodzi się jako człowiek, Słowo Boże mówi, że tak jak Adam niesiemy to dziedzictwo, to skażenie upadłego, grzesznego Adama. Ale nie tylko, tu apostoł Paweł odnosi nas do tego, i wy umarliście z powodu waszych upadków i grzechów. I ktoś może powiedzieć, o nie, ja bym tak nie zrobił, jak Adam zrobi. Ale dokładnie wchodzimy w tą samą ścieżkę, tak jak Adam.
który nie chciał posłuchać Boga, tak i człowiek przestał słuchać Boga. A więc nasza natura z urodzenia już jest skażona grzechem, a dodatkowo każdy z nas, to słowo przez upadki, to słowo jest ciekawe, bo oznacza popełnić błąd, oznacza upaść, oznacza odpaść. I ono wyraźnie nawiązuje do czegoś, co ja czynię jako człowiek. Przewinienie lub grzech. Wiecie, czasami my ludzie mówią tak, a popełniłem błąd, źle zrobiłem. Tak, paraptoma greckie oznacza, nazywa to, grzech jest popełnieniem błędu. Też jest popełnieniem błędu. To samo słowo oznacza i grzech, i popełnienie błędu. Popełnienie błędu jest grzechem. No bo jeżeli idziesz w miejsce, o których Bóg powiedział, nie chodź tam, nie rób tego, powstrzymaj się od takich i takich słów i tak dalej, a jednak idziesz w tym kierunku, zaczynamy grzeszyć. Ktoś mówi, popełniłem błąd, ale w oczach Boga ten błąd jest grzechem. Jest złamaniem Jego słowa, złamaniem Jego przykazania. To ma tak ogromne skutki, że powoduje duchową śmierć. Po prostu powoduje duchową śmierć. Adam z Ewą też mogli się tłumaczyć, Boże, popełniliśmy błąd. My wiemy, że Ty powiedziałeś, nie jedźcie z tego drzewa. No ale widzisz, no diabeł tak nas tutaj mamił, kusił, przekonywał. Właściwie zrobiłem głupotę. Wiecie, grzech nazwany też jest głupotą. Że ludzie często przez lekkomyślność, przez taką własną głupotę, brak rozwagi, wchodzą w rzeczy, z których nie mogą się później wydostać. Nie mogą. Chcieliby się wyrwać, ale nie mogą. Ktoś zaczyna gdzieś tam pożyczać od kogoś, od kogo nie powinien pożyczać. Zastawia dom. A później ci, którym pożyczył, zaczynają go szantażować, wywierać presję i może utracić i życie nawet. Głupio zrobiłem. Ezaw przez lekkomyślność sprzedał pierworodztwo. Wydawało mu się, no cóż, teraz akurat jestem głodny, to zjem, a co będzie jutro, to ja nie wiem, co będzie jutro. A później, pamiętacie, płakał ze łzami, prosząc ojca Jakuba, pobłogosław mnie. A Jakub mówi, synu, pobłogosławiłem już twojego brata jako ojciec, mając błogosławieństwo dla pierworodnego, już go jakby przekazałem, zużyłem, ja już ciebie nie mogę pobłogosławić. Lekkomyślność, błąd, pomyłka. Wy umarliście. Moi drodzy, czasami coś tak lekceważymy sobie pewne rzeczy. Tacy mówimy, a pomyślę o tym później, zastanowię się później. Zaczynamy działać, i nagle okazuje się, że znaleźliśmy się w miejscu, z którego tak trudno jest zawrócić i się wydostać. To dotyczy wszelkiego rodzaju używek, papierosów, alkoholu, narkotyków. Ja już nieraz wyrażam to, jak młodzi ludzie dzisiaj dają się, ja wiem, ludzie szukają różnych ekscytacji. I to jest ta lekkomyślność, ta głupota. Co mi tam, jak wezmę jeden taki dopalacz, ja nie wiem, jaki to jest składnik. Wiecie, sami dokładnie wiemy, czytamy, słuchamy. Pierwszy raz wziął, bo chciał sobie poeksperymentować, zaszaleć. Skończyło się tym, że nie może się obudzić w szpitalu albo utracił życie. Wy umarliście z powodu waszych grzechów, waszych nieprawości. I drugie słowo tam jest użyte grzech. Tu jest upadki i grzech. Wiecie, i Stary, i Nowy Testament ma wiele słów na oznaczenie różnego rodzaju grzechu człowieka. Różnego rodzaju. To jest złamanie prawa. To jest nieposłuszeństwo. To jest wina, którą człowiek ma. Ale tu jest użyte słowo bardzo podobne do hebrajskiego. Ono jest hamartia, rozminąć się z celem. I moi drodzy, to słowo ma podstawowe znaczenie, które właśnie tak brzmi. Rozminąć się z celem oznacza grzech. Najczęściej używane słowo w Nowym Testamencie. Rozminąć się z celem. A więc już człowiek zaczyna grzeszyć, już jest grzeszny w tym momencie,
kiedy rozmija się z celem, który Bóg, Stwórca, Zbawiciel, Tobie i mnie wyznaczył. A więc jeżeli Bóg mówi, że jestem stworzony dla Niego, aby służyć Jemu według Jego woli, a ja w ogóle się tym nie interesuję, to znaczy, że jestem pod wpływem grzechu, rozmijam się z celem, dla którego jestem na tej ziemi. Ale to słowo ma jeszcze pewne zabarwienie. Jest też, można go oddać takim wyrażeniem, zdaniem, to jest dążyć do osiągnięcia rezultatów leżących poza naszymi możliwościami. Czyli inaczej mówiąc, staram się dorównać, czy być kimś, czy zrobić coś, czego nigdy nie jestem w stanie osiągnąć. Wiecie, co mi to przypomina? Jak ludzie czasami właśnie, tak jak szatan, chcą dorównać Bogu. Ale nie tylko tak. Kiedy próbujesz osiągnąć cel, swoje zbawienie, czego nie jesteś w stanie osiągnąć swoimi możliwościami, bo Biblia mówi, że nikt nie będzie zbawiony przez własne wysiłki, uczynki i działania. To słowo czytaliśmy, zbawienie jest darem łaski dla grzesznika takiego jak ty i ja. Jest darem łaski od żywego Boga, dokonane przez Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Tak więc wszyscy zgrzeszyli. I wy umarliście, mówi Paweł do kościoła, do zborów w Efezie, w Azji. Umarliście, mówi, chodziliście według sposobu tego świata. Tak jak ten świat żył, jak ludzie w tym świecie żyli, jak mówili, jak się zachowywali. Wy zachowywaliście się tak samo. Ale mówi, że za tym wszystkim, tym sposobem życia tego świata kryją się duchowe siły. Naśladując władcę, który rządzi w powietrzu. Ducha, który teraz działa w synach opornych. To słowo oporny oznacza też nieuległych. Ludzi, którzy nie chcą się poddać pod wolę Bożą, pod Słowo Boże. Oni są oporni wobec tego wszystkiego, co Bóg w swoim Słowie mówi do ich życia, do ciebie, do mnie. A więc takimi byliśmy. Ja takim byłem, ty takim byłeś. Byliśmy oporni, nawet nieświadomi tego, że byliśmy oporni wobec Boga. Naśladowaliśmy dokładnie sposób życia, jaki prezentowali ludzie w tym świecie, nie liczący się z Bogiem. Ale za tym kryła się i kryje się konkretna siła, która rządzi w powietrzu, duch, który działa w synach opornych. Moi drodzy, diabeł nie jest wymysłem Biblii. On jest realną, duchową postacią. Jest stworzeniem i diabeł nie został stworzony diabłem, ale jest to upadły anioł, który właśnie pragnął osiągnąć rezultaty, których nie mógł osiągnąć, bo jest tylko jeden Bóg. Ale on zapragnął zrównać się z Najwyższym i stał się diabłem. I teraz on jest tym, który pretenduje, tak jak zwiódł człowieka, objął panowanie nad tą ziemią. On teraz działa dokładnie w sercach, w życiu ludzi na tej ziemi. Bóg pozwolił mu działać, aby każdy z nas mógł dokonać wyboru, czy chce służyć Bogu, czy chce być dalej pod tą duchową, pełną bezprawia, mocą i siłą. I dalej napisane jest, chodziliśmy w pożądliwościach naszego ciała, ulegaliśmy woli ciała i zmysłu, a więc według naszych grzesznych pragnień, co nam się zachciało, upodobało, a wiedzieliśmy nawet, że to jest złe, szliśmy w tym kierunku. Takimi byliście, mówi Paweł. Moi drodzy, to nam pokazuje, że grzesznik jest w takim stanie, każdy człowiek, każdy człowiek jest grzesznikiem i jest w takim duchowym stanie, bez względu na to, czy robi te czy inne rzeczy, jest w takim stanie, że nie jesteś w stanie siebie wyrwać. To tak jak Jeremiasz znalazł się w tej cysternie, po pachy ugrzązł w błocie, nie był w stanie się wydostać. Tak człowiek nie jest w stanie się sam wydostać. Człowiek potrzebuje Zbawiciela i właśnie Bóg dał nam Zbawiciela, swojego Syna Jezusa Chrystusa, który przyszedł na tą ziemię
i który z siebie samego, ze swojego życia na krzyżu złożył doskonałą ofiarę. Dokonał, spłacił twój i mój dług. To jest tak, że ty i ja byliśmy w więzieniu, zamknięci, skuci, nie było możliwości wyjść, a nagle drzwi się otwierają i ktoś mówi, ktoś wpłacił kaucję, jesteś wolny, możesz wyjść. Jak mogę wyjść? Tak, ktoś okazał łaskę, ktoś za ciebie zapłacił. Nie zasłużyłeś na to, ale zostało zapłacone, jesteś wolny, możesz wyjść. I w takiej sytuacji dzisiaj jest ludzkość. Oto grzech został spłacony, człowiek został odkupiony. Możesz wyjść. Pytanie jest tylko, czy chcesz wyjść ze swojego więzienia, tego duchowego, z tej duchowej śmierci. Czy chcesz żyć dla Boga i służyć Bogu, czy dalej chcesz pozostać w tym miejscu więzienia związany grzechem i nieprawością? Czy chcesz być wolny? Mówi, takimi byliście. Ale teraz Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił. Dosłownie tam jest, zwróćcie uwagę, to jest to zapłacenie tej ceny. Bóg bogaty w miłosierdzie dał swojego Syna. Jestem zbawiony z łaski. Jestem zbawiony przez ofiarę Chrystusa. Nie byłem sam w stanie siebie wydostać z tego miejsca grzechu, ciemności i spod władzy tej duchowej mocy, która mnie trzymała w tym buncie i oporze. Ale nagle zobaczyłem, że Bożą miłość, Bożą łaskę na krzyżu i zaufałem Bogu, a On ma moc, aby wyrwać każdego człowieka z jego grzechu, z tej ciemności i więcej ma moc, aby zmienić naturę, dać mi nowe serce, nowy umysł, abym mógł mieć upodobanie w tym, co Bogu się podoba. Dlatego jest napisane, nas, którzy umarliśmy przez upadki, współożywił wraz z Chrystusem, łaską zbawieni jesteście. Paweł tutaj używa 3 razy to współ. Współożywił, współwzbudził, współposadził. Inaczej mówiąc, Paweł maluje, mówi Kościołowi, słuchajcie, to co Chrystus dokonał tutaj na ziemi, kiedy Bóg go swoją mocą, jak mówi na końcu 1 rozdziału, wzbudził go z martwych, to także was przez wiarę, proste zaufanie Chrystusowi, was współożywił i was wespół z Chrystusem wzbudził. A tak jak Chrystusa posadził w okręgach niebieskich, Chrystus wstąpił do nieba i zasiadł na prawicy Bożej w okręgach niebieskich, tak On przez i w Chrystusie ciebie i mnie współposadził. Tak tu jest dosłownie, w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie. Nikt z nas, żaden człowiek nie jest w stanie tego osiągnąć. Jak może człowiek z bagna sam siebie wydostać? Możesz się chwycić za włosy, jeśli je masz, i próbować się ciągnąć do góry. Tylko czy to coś zmieni? Ale to Boża moc, tak jak te szmaty podłożone pod ręce Jeremiasza, wyciągnęła go moc z zewnątrz, tak Boża moc jest w stanie i wyrywa każdego grzesznika, który mówi, ja, dla mnie już nie ma nadziei. Wyrywa go i nie tylko ożywia go dla Boga z umarłego duchowo, nie tylko Bóg daje mu nowe życie i nowe serce, ale Bóg go sadza wysoko tam w miejscu zwycięstwa i chwały. On to uczynił. Łaską jesteście zbawieni. Przez wiarę. To właśnie Bóg dokonał. Dlatego tak pięknie jest napisane, Jego, pisze Paweł, dziełem jesteśmy. Nie ja jestem chrześcijaninem własną mocą i siłą. Paweł mówi, Jego dziełem. Dziełem Boga jesteście w Chrystusie Jezusie. Nie z was to, ale jest to Boży dar, jest to Boża łaska. Moi drodzy, Biblia bardzo mocno i bardzo wyraźnie o tym mówi. Nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił. Uczynki są bardzo ważne, ale są konsekwencją wiary. Konsekwencją zbawienia. Czynię uczynki nie, aby być zbawionym, ale dlatego, że zostałem zbawiony. Moi drodzy, jest, umarliście przez upadki i grzech. Jest taki grzech,
który niesamowicie oszukuje ludzi, taki sposób myślenia, który niesamowicie oszukuje ludzi. To jest takie zaufanie w swoją własną sprawiedliwość. My mówimy, a grzesznikami to są ci, ten, który zabił, ten, który okłamał, ten, który robi to czy tamto, cudzołoży i tak. Tak, tak, są grzesznikami. Ale jednym z największych oszustw, największych grzechów jest jakby rzuconym w twarz Bogu, to jest grzech samosprawiedliwości. Izajasz nazywa to nieczystością. Paweł mówi, chcę być znaleziony w Nim, w Chrystusie, nie mając własnej sprawiedliwości, ale tę, która jest w Chrystusie Jezusie. Chcę być znaleziony w Nim, nie mając własnej. On mówi, ja moją własną sprawiedliwość, przez którą starałem się dostąpić zbawienia, uznaję za gnój, za nieczystość. Wiecie, to jest niesamowita pycha, arogancja, kiedy człowiek mówi, przecież Bóg musi mnie zbawić, bo przecież nikogo nie zabiłem, nikogo nie okradłem, jestem całkiem w porządku człowiekiem, inni są o wiele gorsi. Tak naprawdę ten człowiek daje wyraz i swojej nieświadomości, niewiedzy, ale też pychy wobec Boga, który mówi, synu, córko, drogi, dlatego, że nie jesteś w stanie się uratować. Ja za ciebie oddałem życie i możesz być zbawiony tylko przeze mnie i we mnie. We mnie możesz, przez wiarę we mnie możesz zostać ożywiony, wzbudzony i posadzony w okręgach niebieskich i nie ma innej możliwości. Dlatego apostoł Paweł mówi tutaj genialne słowa. W wierszu 18, 2 rozdziału, albowiem przez Niego, przez Jezusa Chrystusa mamy dostęp do Ojca. Jedni i drudzy w jednym duchu. Kto to są ci jedni i drudzy? Paweł to wyjaśnia w tym drugim i trzecim rozdziale. I Żyd, i poganin. Inaczej mówiąc, ani Żyd nie jest zbawiony w inny sposób, chociaż do nich należą obietnice i przymierza, musi uwierzyć w Chrystusa. I ani poganin nie jest zbawiony w żaden inny sposób, jak przez Jezusa Chrystusa. I poganin, i Żyd, i poganin mogą przyjść do Ojca tylko przez Jezusa Chrystusa w jednym duchu. Ta sama prawda jest wyrażona w trzecim rozdziale, wierszu 12, w którym, w Chrystusie, mamy swobodę i dostęp do Boga z ufnością przez wiarę w Niego. Czyli jest to co Jezus nauczał, kiedy był na ziemi. Nikt nie może przyjść do Ojca, jak tylko przeze mnie. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Drogi bracie, siostro, drogi przyjacielu, ktokolwiek słucha dzisiaj tego zwiastowania, chciałbym, żebyś zobaczył to bogactwo miłosierdzia i łaski, jaka dana jest w Jezusie Chrystusie. I chciałbym, żebyś zobaczył, że Bóg dał jedynego Zbawiciela, jedyną drogę, jedyną osobę, przez którą ty i ja możesz przyjść do Ojca i nawiązać z Ojcem, który jest w niebie, społeczność. Nie ma żadnej innej możliwości. To zbawienie jest cudowne i wielkie. Bo nie tylko, że zostaliśmy współożywieni, nie tylko zostaliśmy współzbudzeni z tej duchowej śmierci, zostaliśmy wyzwoleni z tych pęd grzechów. Bóg dał nam nowe życie, nowe serce, ale On nas wraz z Chrystusem posadził w okręgach niebieskich. W miejscu odkupienia, w miejscu zbawienia. Abyśmy mogli tam, w tych okręgach niebieskich, toczyć duchową walkę z tymi zwierzchnościami i mocami, które tam są. I mogli w Chrystusie i przez Chrystusa mieć zwycięstwo. Mieć nad nimi zwycięstwo. Tak więc zbawienie, które jest z łaski, jest darem Bożym dla nas. I staje się Twoim i moim udziałem przez proste, szczere zaufanie właśnie Bogu i Chrystusowi w tym, co On dokonał na krzyżu. Z tego powinniśmy się cieszyć. Apostoł Paweł tutaj wyraźnie mówi tak, Żyd i poganin. Żydzi zawsze, przez wieki, ja myślę, to do dzisiaj jest w tym narodzie, takie poczucie wyższości wobec innych.
Taka świadomość tego, że no, wybrani jesteśmy przez Boga. I to prawda. Są wybrani, czy byli, są narodem wybranym przez Boga. My wiemy, że odrzucili Mesjasza, ale nie wszyscy. Cały czas jest ta resztka, która przyjęła i zresztą na samym początku Kościół był judeo-chrześcijański. To byli chrześcijanie Żydzi, bracia i siostry Żydzi. Cały Nowy Testament przez Żydów, za wyjątkiem Łukasza, został napisany. Ale Paweł mówi, w Chrystusie teraz ten mur nieprzyjaźni pomiędzy Żydami i poganami został totalnie zniszczony. I nie ma żadnej różnicy co do zbawienia, nie ma żadnej różnicy co do chwały, co do odkupienia. Więcej, Paweł przenosi nas i w liście do Galacjan, i w liście do Rzymian mówi, staliście się dziedzicami tej obietnicy danej Abrahamowi przez Chrystusa. To, co kiedyś było dane Abrahamowi, jego pokoleniu, jego narodowi, Żydom, teraz w Chrystusie Jezusie stało się udziałem wierzących. Nie ma różnicy. Zburzona przegroda, mur nieprzyjaźni. Staliśmy się bliscy Bogu, tak jak mówi w tym drugim rozdziale, współobywatelami świętych i domownikami Boga. Czy czegoś trzeba więcej? Pomyślmy, bracia i siostry. Jestem domownikiem Boga. Jesteśmy synami i córkami Bożymi. W Chrystusie Jezusie to stało się faktem. To nie jest jakaś mrzonka, jakaś koncepcja, idea. To jest fakt. Apostoł Paweł, ten trzeci rozdział, kończy modlitwą. Pamiętacie, dwie modlitwy w tym liście są zawarte. W pierwszym rozdziale i właśnie w trzecim rozdziale. Tym pierwszym chcę, żeby oni sobie uświadomili to bogactwo chwały. Kochani, Kościół, Ty i ja, Boże dzieci, my powinniśmy modlić się, Panie, daj mi zrozumienie, objawienie tego, kim ja jestem w Chrystusie, co Ty dla mnie i co ze mną uczyniłeś w Chrystusie. Ale też mamy się modlić, abyśmy zobaczyli, mieli tą świadomość tej nadziei chwały, która będzie jest i będzie naszym udziałem wieczności. Ale też mocy Bożej, która skutecznie cały czas podtrzymuje Twoją i moją wiarę. Ale w tym trzecim rozdziale Paweł modli się i mówi tutaj, zginam kolana moje przed Ojcem. Wiecie, że Bóg jest Ojcem. Wiemy, że Bóg jest Ojcem. Jakby z trzech powodów Bóg jest Ojcem. Pierwsze dlatego, że ma Syna. W pierwszym rozdziale, w trzecim wierszu jest napisane, błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. Bóg i Ojciec. Jezus mówi wyraźnie w Ewangeliach i w Ewangelii Jana, zostałem posłany przez Ojca. Kto mnie widzi, widzi Ojca. Ja i Ojciec jesteśmy jedno. A więc Bóg jest w swej naturze Ojcem. Ojcem Jezusa, Syna Bożego. Jezusa, który, Syna Bożego, który przyszedł jako człowiek, Jezus Chrystus, Mesjasz. Zginam moje kolana przed Ojcem, ale On jest Ojcem, dlatego że z Niego pochodzi wszelkie życie. Bóg jest dawcą życia, wszelkiego życia. Naukowcy nie mogą dojść do jednej rzeczy. Skąd wzięło się życie? Mogą próbować i próbują sobie wyjaśnić jakieś tam ewolucyjne kaskady myślowe. I tak to wszystko legło w gruzach, bo tego się nie da obronić. A nie chcą uwierzyć, że jest Stwórca. A z drugiej strony mówią, nie jesteśmy w stanie wyprodukować życia, czy to roślinnego, zwierzęcego. Nie jesteśmy. Życie i najwięksi sceptycy, ludzie, którzy odbierali nagrody Nobla, mówią, życie jest cudem i musi pochodzić od kogoś takiego jak Bóg. To oni mówią. A Biblia mówi o tym wyraźnie. A więc on nazwany jest w Biblii u proroków
Słowie Bożym jest Ojcem ze względu na to, że On, od Niego pochodzi życie. I On sprawił, że wszystko zaistniało. Wszystko zaistniało. I po trzecie jest Ojcem. Staje się Ojcem dla tych, dla tego nowego stworzenia, dla tych, którzy zaufali łasce, uwierzyli w Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Dlatego możemy i wezwani jesteśmy, kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Ale to wyznanie Ojcze nasz nie jest na zasadzie jakiejś religijnej formułki. Ono wyraża tą całą tą dynamikę, ciepło relacji, społeczności, jaką może mieć człowiek z Bogiem, nazywając Go Ojcem. Kiedy stajesz się przez moc Bożą nowym człowiekiem, nowym stworzeniem. A więc mówi: zginam kolana przed moim Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi bierze swoje imię, by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni w wewnętrznym człowieku. Tam mówi, abyście wiedzieli, jaka jest moc Jego wobec was, która podtrzymuje waszą wiarę. A teraz mówi: modlę się, abyście zrozumieli, zobaczyli i doświadczyli tej mocy Ducha, która was utwierdza w waszym wnętrzu, w waszym wewnętrznym człowieku. Żebyście byli ugruntowani w wierze i w miłości i zdołali, to jest ciekawe, nie żebyś zdołał sam pojąć ogrom miłości, którą Bóg objawił w Chrystusie, ale to jest liczba, abyście zdołali pojąć ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość i długość i wysokość, i mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Inaczej mówiąc, ja nie jestem w stanie, ja mam jakąś cząstkę poznania, doświadczenia miłości Boga, ale Ty masz cząstkę, Ty masz. Mówi, abyście razem jako Kościół mogli poznać ten ogrom miłości i dawali świadectwo wobec tego świata, jak wielki jest ogrom miłości Boga wobec nas. To wszystko tutaj jest zapisane. Kochani, to jest cudowne wiedzieć o tym, że każdy człowiek, bez względu na pochodzenie, na miejsce urodzenia, jest zbawiony w ten sam sposób przez Jezusa Chrystusa. Drodzy, każdy musi sobie zadać pytanie, czy jestem już ożywiony, czy ciągle jestem martwy w grzechu, w nieprawości. Ale możemy wiedzieć jedno: Bóg ma moc, aby nas oczyścić, sprawić, że Twoje, moje serce może być zupełnie czyste i nie tylko oczyścić, może dać Ci moc do nowego życia, takiego życia, o jakim może marzyłeś, a nie jesteś w stanie go osiągnąć. Bo widzisz, jak grzech, jak nieprawość przemaga. I moglibyśmy mówić wiele świadectw. Wiele świadectw. Kiedyś przeczytałem takie wstrząsające, gdzieś tam gazeta jedna popisywała, jak człowiek, który miał problemy z alkoholem, ojciec jakiegoś dziecka wracał do domu. Wiecie, i to było dla mnie wstrząsające, jak dziecko, tam jest opisane dziecko tego ojca, a przecież od ojca powinno dostać najlepsze rzeczy, poczucie bezpieczeństwa, miłość, troskę. A mówią, to dziecko w tym domu kuliło się, kiedy słyszało kroki ojca na klatce schodowej. A kiedy otwierał drzwi, rozglądał się, gdzie jest ten jego chłopczyk, i brał go i rzucał go o ścianę. Co grzech może zrobić? Co nieprawość może zrobić? Jak niszczy człowieka, jak niszczy innych. Ale Biblia mówi, Bóg mówi: chcę, żebyście wiedzieli, że Bóg dał źródło oczyszczenia, przebaczenia i odnowienia, które jest w moim Synu Jezusie Chrystusie. I mogłem oglądać niejedną duszę, i wy także, drodzy. A każdy z nas jest tego przykładem, że Bóg nas wyrwał z tej nieprawości, z ciemności. Ożywił nas, abyśmy służyli żywemu Bogu. Dzisiaj jeszcze jest czas. Ciągle jest możliwość. Dzieją się dziwne rzeczy i myślę, że będą się dziać jeszcze dziwniejsze.
Cały świat został sparaliżowany w jednym momencie, ale to jest tylko głos ostrzegawczy dla ludzi, dla wszystkich, dla Kościoła, aby byli gotowi, bo Bóg będzie działał, bo Bóg przyjdzie, bo Jezus Chrystus przyjdzie. Pytanie jest, czy jestem gotowy na spotkanie z Nim. Chciejmy powstać. Chciejmy się modlić. Boże, tak dziękujemy Ci za Pana Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Ci, Ojcze, że wyrwałeś nas z mocy grzechu, z mocy diabła, z ciemności. Że mocą swoją przeniosłeś nas do królestwa swojego Syna, jak mówi Twoje Słowo. Ojcze, dziękujemy Ci, że posadziłeś nas w miejscu zwycięstwa. Dziękujemy Ci, Boże, że ożywieni zostaliśmy. Wywyższamy Cię, Panie. Nie chcemy się lękać ani bać, gdyż jesteśmy ludźmi, ludem odkupionym i zbawionym, należącym do Ciebie. A Ty, Panie, obiecałeś, że będziesz z nami aż do skończenia świata. Ojcze, modlimy się, abyś objawił nam to bogactwo chwały, ale też objawił nam ten ogrom miłości, przypominał nam, jak bardzo nas umiłowałeś. Abyś utwierdził nas w naszym wewnętrznym człowieku przez swego Ducha Świętego. Potrzebujemy tego, Panie. Tego umocnienia, utwierdzenia w naszym duchu, w naszym wewnętrznym człowieku. Spraw to, Ojcze, przez moc Ducha Świętego. Przez swojego Syna Jezusa Chrystusa, zmartwychwstałego, który żyje w nas. Dziękujemy Ci, Boże. Tak błogosławimy Twoje imię. Dziękujemy Ci, że rozbroiłeś nadziemskie władze i zwierzchności i wystawiłeś je na pokaz. I przez Kościół, przez odkupionych objawiasz rozliczną swoją mądrość. I wyznajemy teraz przed Twoim majestatem, że uczyniłeś nas swoim ludem, współobywatelami nieba, ubłogosławionymi we wszelkie duchowe błogosławieństwo niebios. Tak dziękujemy Ci, Panie. I przez Ducha i Słowo, Ojcze, działaj w naszych sercach, abyśmy byli tymi, którzy wytrwali do końca, pozostali wierni do końca. Przez Jezusa Chrystusa. Amen.